Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii Selection z pakietem Chrome, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania w cenie, w którą nikt ci nie uwierzy. Teraz także z 5-letnią gwarancją. Citroën. Creative Technology. No tak, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego. Kłania się Państwu Wioletta Jankowiak w audycji Rudowłosa. Zadaję pytania, słuchają Państwo Radia Malbork na 94 FM. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w studio nie jestem samotna. Mam wyjątkowego gościa. Pragnę Państwu przedstawić mojego gościa, Hanna Uchmańska. Szumnie to się nazywa, prezes Koła Plastycznego Paleta w Sztumie. Witaj, Haniu. Witam serdecznie Ciebie, witam również radiosłuchaczy. Tak, uznałyśmy przed wejściem na antenę, że nie będziemy udawać, że jesteśmy sobie zupełnie obcy i nie będziemy ściemniać i mówić do siebie na pani. Rzeczywiście znamy się od wielu, wielu lat. Zacznijmy, Haniu, od tego, czym jest dla Ciebie sztuka. Jest odpowiedź na to pytanie? Dla mnie sztuka... Tak, to właściwie to jest taki powrót do teraźniejszości. Dlaczego, pewnie zapytasz? No, tak ciśnie mi się na usta, ale myślę sobie, nie będę się wtrącać. Zwyczajnie przez pół wieku, tak przez pół wieku, żyłam ciągle przyszłością. Wykonując właściwie wiele różnych bardzo prozaicznych czynności na zasadzie trzeba, bo musisz, bo koniecznie należy, bo inni też, albo właśnie w swoim, zarówno w rodzinie, w małżeństwie, to było ciągle myślenie o przyszłości. I teraz właśnie przyszedł czas na teraźniejszość, zwyczajnie teraz ja i tyle. A zatem przyszedł czas na rozwijanie i realizację moich pasji, tak. Czy mogę w takim razie zaryzykować stwierdzenie po tej Twojej wypowiedzi, że dla Ciebie sztuka jest wolnością? Tak, tak. To jest odzyskanie mojego ja. Czy artystą się bywa, czy artystą się jest? No tak. Na zasadzie to było pierwsze jajko czy kura. Zdecydowanie artystą się bywa lub też nigdy się nie jest. Nawet nie zdarzy się. Wena jest, przychodzi i odchodzi. Pomysł na twórczość dziś jest, za chwilę nie ma. Ty od jak dawno malujesz? 12 lat. No opowiedz, a jak to się zaczęło? Pierwszy raz. Jakie były pierwsze kroki, pani prezes? Pierwszy raz zetknęłam się z malarstwem sztalugowym na studiach podyplomowych ze sztuki. Bo tutaj wspomnę, że z zawodu, pierwszego zawodu mojego takiego, jestem muzykiem i przez lata całe... Dlaczego pani nie poszła w muzykę? Przez lata całe uczyłam muzyki w szkole i w pewnym momencie należało uzupełnić wykształcenie o kierunek sztukę, któryś z ministrów tak wymyślił. No i tam spotkałam się właśnie, zetknęłam się pierwszy raz z malarstwem sztalugowym. Z rozrzewnieniem wspominam właśnie moją pierwszą nauczycielkę malarstwa. Była to już nieżyjąca pani Krysia Szostak, która widząc moją pierwszą jeszcze nieudolną pracę, powiedziała zwyczajnie, nie że pięknie, że ślicznie, albo że źle, tylko powiedziała: Hanka, ty maluj, kobieto, maluj. No i tak to się zaczęło. Powiedz coś więcej o klubie. Już wiem, że 2 lata działa klub. Tak, no powstanie klubu to bardzo, powiedziałabym, nawet prozaiczna historyjka.
Mianowicie jedna malarka powiedziała drugiej malarce, że ma taki pomysł, druga powiedziała trzeciej, szepnęła słówko czwartej i w ten oto sposób w ciągu 3 tygodni skrzyknęliśmy ponad 20 osób. Proszę, zainteresowanych, zainteresowanych właśnie przynależnością do takiego klubu. I tak to się zaczęło, tak to się zaczęło. Dobrze, ale mówisz malarka, to znaczy, że są w waszym gronie tylko osoby, które ukończyły Akademię Sztuk Plastycznych, w ogóle jakiekolwiek studia, mają dyplomy, że są malarzami, artystami i tak dalej? Nie. Jest kilka osób wśród nas, które, mówi się to tak szumnie, profesjonalnie zajmują się sztuką. Natomiast większość to są po prostu pasjonaci, którzy z miłości do sztuki tworzą i chcą się razem dzielić swoimi zainteresowaniami, chcą się dodatkowo cały czas jeszcze uczyć. Zresztą każdy z nas, ja również ciągle doskonale swój warsztat. A powiedz mi, że to jest tak, że spotykacie się od wystawy do wystawy, od zebrania do zebrania, czy coś pomiędzy się dzieje? Tylko tak. Spotykamy się tradycyjnie, oczywiście raz w miesiącu na takie nasze pogaduchy klubowe, ale co tydzień są prowadzone warsztaty. Warsztaty z malarstwa, rysunku, rzeźby również od niedawna, właśnie od bodajże listopada ubiegłego roku. I jak to jest? Czy każdy z was dotyka wszystkiego, czy rzeczywiście jest tak, że, przepraszam brzydko, jesteście jednakowoż sklasyfikowani, tak? Że są tacy, którzy tylko malarstwo, tacy, którzy tylko rzeźba, rysunek, fotografia, czy też wszystko się to miesza w garncu? No, są osoby oczywiście, które już absolutnie sprecyzowały swoją drogę artystyczną. Co nie znaczy, że nie uczą, nie ćwiczą sobie inne dziedziny sztuki. Są też osoby, które powiedzmy w dwóch kierunkach, dwóch, trzech nawet specjalizują się i są dobrze, są nawet dobrze. Tak. Można uczyć się dodatkowo na warsztatach. To jest wspaniała forma poznawania różnych technik, tak, i samokształcenia. Jakie są kryteria przyjęcia nowego członka? Jest osoba, która uważa, że chciałaby w tym kierunku plastycznym coś w życiu zrobić. To co? Przychodzi do was i mówi, oto jestem. No niekoniecznie tak. To znaczy nie traktujemy naszego klubu i warsztatów jako szkółki dla osób, które w ogóle nie miały styczności, a tylko wyobrażają sobie gdzieś tam, że mogłyby spróbować. Raczej nastawiamy się na osoby, które już chociaż cokolwiek podstawy jakieś poznały, dlatego że wydaje nam się jednak, że te warsztaty, które są bardzo rzadko, bo raz w tygodniu i to cyklicznie poszczególne dziedziny sztuki dotykamy, to jest za mało, żeby zacząć uczyć się.